Volvo V90 to efekt 70-letniego doświadczenia Volvo w konstruowaniu samochodów kombi. Wszystko zaczęło się w 1953 roku od modelu Volvo Duet. Do dziś Volvo wyprodukowało ponad 6,5 miliona samochodów z nadwoziem kombi. To aż 1/3 wszystkich wyprodukowanych do dzisiaj Volvo od początku założenia firmy, czyli od 1923 roku. Więc któż może wiedzieć więcej o kombi niż Volvo? Witam Państwa na naszym YouTube'owym kanale. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i zapraszam na test Volvo V90. Więc biorę kluczyki, wsiadam do samochodu i testujemy. Więc testujemy. Prezentowany egzemplarz to samochód wyprodukowany w 2019 roku. Samochód przyjechał do nas z samej Szwecji, gdzie Volvo V90 też jest produkowane, bo inne modele Volvo są produkowane w różnych fabrykach, są też produkowane w Chinach, w zakładach właściciela. Są też produkowane w Belgii, a model S90 i V90 jest produkowany właśnie w Szwecji. Nasz egzemplarz został wyprodukowany w 2019 roku. Jest to diesel dwulitrowy o oznaczeniu D3, czyli jest to odmiana 150-konna i jest to sparowane z automatyczną skrzynią biegów Aisin o 8 przełożeniach. Wersja wyposażenia naszego samochodu to Momentum, czyli średni poziom, natomiast doposażony w kilka ciekawych dodatków, wyposażony tak typowo skandynawsko, z tamtego rynku zresztą ten samochód pochodzi. Samochód jest egzemplarzem bezwypadkowym, samochód nie miał żadnych szkód. Jest to pojazd poleasingowy, miał jednego użytkownika. Na pewno jest to duży, ogromny samochód, wygląda jak wieloryb. Ma prawie 5 metrów długości, ogromna kabina, ogromny bagażnik. Bardzo ładna linia nadwozia, zapoczątkowana przez większego brata, na której wspólnej płycie podłogowej Volvo V90 również powstało, czyli zapoczątkowało to Volvo XC90. Od modelu zresztą XC90 zaczęły się wszystkie nowe modele Volvo, zaczęła się ta nowa twarz Volvo z tym takim wklęsłym grillem. Może on nie jest bardzo opływowy, ale wygląda świetnie. Zaczęły się nowe lampy z tym wizerunkiem młota Thora, który jest symbolem wszystkich nowych modeli Volvo. Wyglądają te auta teraz naprawdę ciekawie, mają swój charakter i Volvo myślę, że znalazło na długie lata swój nowy wizerunek, swoją nową twarz. Nasz egzemplarz to wersja wyposażeniowa Momentum, czyli średni poziom w specyfikacji Volvo. Zwróćmy uwagę z przodu, mamy reflektory full LED Volvo, składają się z wielu luster, z wielu diod. Warto je mieć w tym samochodzie, świecą genialnie w nocy, genialnie oświetlają drogę. Oczywiście mamy tutaj asystenta świateł drogowych, który jest umieszczony, jest kamera umieszczona w przedniej szybie, która steruje reflektorami. Tutaj mamy to, co powiedziałem, skandynawskie wyposażenie, czyli spryskiwacze reflektorów. To nie jest wyposażenie standardowe. Zresztą przy reflektorach LED-owych spryskiwacze reflektorów nie są obowiązkiem, natomiast tutaj ktoś sobie to zażyczył, jest to zamontowane. Przyjrzyjmy się jeszcze z boku linii Volvo. No, ogromne auto. Bardzo mi się podobają takie samochody. Tutaj wszystko jest duże, duży bagażnik, po prostu ogromne auto. Jak się Państwu z tyłu podoba model V90? Jak się Państwu podobają tylne lampy? One dalej nawiązują do tych poprzednich modeli. To wcięcie już jest troszeczkę mniejsze, ale też jest charakterystyczne. Tylna lampa również jest zrobiona w technologii LED-owej. Tutaj nie mamy żadnych żarówek i kierunkowskazy i światła stopu. Wszystko jest zrobione w technologii LED. Mamy taką charakterystyczną lampę i tutaj też taki pasek LED-owy na fragmencie tylnej klapy.
Zajrzyjmy do bagażnika. Zacznijmy od przepastnego bagażnika naszego Volvo, bo tutaj jest co pokazać. Proszę bardzo. Prawie 600 litrów pojemności bagażnika. To jest jeden z większych bagażników w swojej klasie. Przeogromny. Bagażnik wykończony pięknym welurem. Bardzo dobre materiały. Tutaj nie ma nic. Żadnych tanich, twardych tworzyw, żadnego taniego materiału. Solidne uchwyty do mocowania bagażu i one są zrobione z metalu czy z aluminium. To nie jest żadne tworzywo. Tutaj również mamy haki do mocowania bagażu. Ogromny, foremny bagażnik. Tutaj jest siatka zabezpieczająca nasze głowy, gdybyśmy chcieli Volvo zapakować pod sam sufit podczas jakiegoś wakacyjnego wyjazdu, to przy hamowaniu ta siatka ochroni nas przed przesuwającymi się bagażami. Zajrzyjmy pod spód. Tutaj charakterystyczne dla Volvo, ta płyta unosi się na siłowniku hydraulicznym, więc nie musimy jej nigdzie wieszać. W poprzednich modelach Volvo była tutaj taka tasiemka, którą z takim haczykiem mogliśmy sobie to powiesić na uszczelce, natomiast tutaj jest siłowniczek. Tutaj mamy kolejny schowek. Też możemy tutaj jakieś drobiazgi przewieźć, jakieś ubrania, jeżeli jedziemy na jakiś urlop, więc tutaj na pewno sporo rzeczy się jeszcze zmieści. A pod spodem jeszcze kolejny schowek. Chociaż nie, przepraszam, on jest wypełniony tą wanienką, taką, tak to nazwijmy. A tam mamy miejsce jeszcze na zestaw naprawczy do koła. Nasze Volvo jest też wyposażone w bardzo przydatny gadżet. To jest hak holowniczy, otwierany elektrycznie. Możemy sobie go za pomocą tego przycisku rozłożyć. Hak wyjeżdża spod spodu. Wystarczy jednym palcem go pociągnąć do góry i hak jest zamontowany. Tak samo składa się go również wygodnie. Naciskamy przycisk. Hak się chowa i później jednym palcem bardzo lekko dopychamy go, hak jest zablokowany. Powyżej przycisku od haka mamy przyciski do składania tylnych foteli. Zobaczymy, jak to działa. Przytrzymujemy to, składają się zagłówki i fotel automatycznie, tylna kanapa, lewa część jest automatycznie składana. Też bardzo przydatny gadżet. Proszę zobaczyć, ile mamy teraz miejsca w samochodzie, jak wielki jest ten bagażnik. Złożymy sobie jeszcze prawe oparcie. No, możemy tutaj przewieźć lodówkę. Ogromny bagażnik. Coś pięknego. Przejdźmy teraz do kabiny. Mam otwarte tylne drzwi, a więc zacznijmy oglądanie naszego wnętrza od kabiny z tyłu. Zobaczcie Państwo, ile tu jest miejsca. Tu jest miejsca tyle, co w Skodzie Superb, a może nawet i nieco więcej. Ogromna kabina. Ten fotel jest ustawiony pode mnie, mi było wygodnie. Także tutaj proszę zobaczyć, ile jeszcze zmieści się, jakie wysokie osoby mogą tutaj zająć miejsce. Ja może zaprezentuję, jak tutaj się siedzi. Złożymy ten zagłówek. No, pierwsza klasa. Proszę zobaczyć, ile jest miejsca na kolana, ile jest miejsca jeszcze nad moją głową. Bardzo fajnie wyprofilowana kanapa. Do tego jeszcze pokażmy to może podłokietnik. Ja podejdę z drugiej strony. Tutaj mamy jeszcze otwór załadunkowy do przewożenia jakichś długich przedmiotów w tylnej kanapie. Tutaj jest trzeci zagłówek, który możemy też rozłożyć, gdy przewozimy kogoś na środkowym miejscu. Wszystko chodzi bardzo dobrze to jest wykonane. Zwróćcie Państwo uwagę, nawet jak jest fajnie zabezpieczona podłoga. Mamy gumowe dywaniki. Tutaj jest też gumowy dywanik, który zabezpiecza ten środkowy próg, tak żebyśmy tego nie zadeptali. No i ogromna przestrzeń. I tutaj wracamy do wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie skandynawskie, czyli tylne siedzenia, te zewnętrzne. Oba miejsca są podgrzewane. Trzystopniowo tymi guziczkami sobie to włączamy i tylna kanapa się grzeje. Dodatkowo z tyłu mamy nawiewy powietrza dla pasażerów z tyłu.
słupkach jest, jest taka wygodna kratka, możemy sobie kierować strumieniem powietrza i możemy też zamykać i otwierać dopływ powietrza, zwiększać intensywność tych nawiewów. Bardzo wygodne, tutaj jakieś siateczki do mocowania jakichś napojów, jakichś rzeczy podręcznych podróży. Same drzwi też, proszę zobaczyć jakie one są grube, to jest wszystko wykonane solidnie. Podejdę z powrotem z tej strony. Proszę zobaczyć jaką one mają grubość. Te drzwi to aż widać, że to jest monolit, jak one się zamykają, już to czuć, że to mamy do czynienia z ciężkimi drzwiami, to nie jest jakaś blaszka, tylko to wszystko jest takie solidne. Bardzo dobre tworzywa, zobaczmy jak one się zamykają. Zamykają się doskonale. Zobaczmy też jak to jest wykonane. Ja sobie wsiądę jeszcze raz z tyłu. Pokażmy. Bardzo dobre, mięciutkie tworzywa. Z taką fajną fakturą. Troszkę przypominającą jakąś skórę. To jest zrobione rzeczywiście z blachy. To nie jest żaden plastik, tylko to jest aluminium. Konkretna, solidna klamka. Myślę, że ona jest zrobiona z tworzywa, natomiast jest naprawdę solidna. Można za nią mocno pociągnąć. Tutaj też to jest wykończone skórą. Ładna, gustowna nitka. Fajnie to jest tak obszyte. Wygląda to świetnie. Tutaj mamy materiał, taki sam jak na siedzeniach. A więc nie ma tu żadnego plastiku. Tutaj znowu jest wykończone to wszystko materiałem takim jak tutaj na górze. Tutaj mamy też jakieś takie wyprofilowanie wyłożone gumą, tak żeby przedmioty tutaj przewożone nie wydawały jakichś dźwięków. A całość jest wykonana z miękkiego, przyjemnego w dotyku tworzywa. Świetne wykonanie. Zobaczcie Państwo, jak siedzenia są też wykonane. Ja zawsze testuję siedzenia, szarpiąc za nie. Ono praktycznie się nie rusza, jest jak orlane z betonu i tak powinny być zrobione właśnie fotele we wszystkich samochodach. Zajrzyjmy do miejsca kierowcy. Tutaj znowu te same tworzywa co z tyłu. Aluminium, solidna klamka, panel do sterowania szybami, lusterka również elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie. Wzorem z innych modeli Volvo, czyli naciskamy równocześnie przycisk lewy i prawy i wtedy lusterka się składają. Lusterka też się składają oczywiście po zamknięciu samochodu. Fotel jest częściowo regulowany elektrycznie, czyli możemy sobie go regulować góra-dół elektrycznie. Mamy też elektrycznie regulowany odcinek lędźwiowy. Regulacja oparcia i regulacja przesuwania fotela już jest manualna. Samochód ma 140 kilka tysięcy przebiegu. Proszę zwrócić uwagę, że nie widać żadnego zużycia, żadnych ryz na plastikach, żadnych przetarć na materiale. Ktoś na pewno trochę o ten samochód dbał, ale przede wszystkim wykonanie. Świetne materiały, żadnych tanich tworzyw. To wszystko bardzo, bardzo dobrze znosi czas, upływ czasu i jakiś przebieg typu 300-400 tysięcy. Wcale nie będę zdziwiony, że po takim przebiegu Volvo będzie wyglądać, jeżeli ktoś o niego zadba, podobnie jak nasz egzemplarz. Prawy fotel pasażera ma tą samą funkcjonalność, którą ma fotel kierowcy. Bardzo mi się podoba ten tunel środkowy, że to nie jest zrobione z plastiku, tylko to jest wszystko wyłożone porządnym materiałem, takim mięciutkim welurem. Taki sam materiał jest w bagażniku i taki sam materiał też jest na podłodze. To co, zapraszam pana kamerzystę na fotel pasażera, ja sobie siądę na miejscu kierowcy i pokażemy Państwu trochę w środku. Ta deska rozdzielcza jest też zrobiona z bardzo dobrego materiału. Tutaj również jest fragment aluminiowy, on jest powtórzony też tu i tu wokół licznika. Te listwy to już jest tworzywo, ale bardzo dobrze to jest wszystko zmontowane, proszę zobaczyć. Naciskam, to tu nie wydaje żadnych odgłosów, żadnych dźwięków. Cała ta deska jest taka barokowa, taka ciężka. Bardzo mi odpowiada ten typ wnętrza. Duże, solidne wnętrze. Zamykamy drzwi. I uruchomimy sobie silnik. Tutaj Volvo to jest nowość, wszystkie te nowe modele od modelu XC90 nie mają już żadnego guziczka, nie mają żadnej stacyjki, tylko mają taki
taki, nie wiem jak to nazwać. Jak to nazwać? Takie pokrętełko, Pokrętło. takie pokrętło do uruchamiania silnika, do systemu start-stop. Czy to jest wygodne? O, idzie się pewnie przyzwyczaić. Natomiast jest na pewno to troszeczkę inne niż w innych samochodach. Bardzo dobra, mała kierownica. Też świetnie się ją trzyma w dłoniach i ta pozycja za kierownicą dla mnie jest idealna. Tutaj mamy przełącznik od świateł, czyli mamy światła, funkcję automatyczną. Tak naprawdę wystarczy to zostawić i samochód resztą się zajmie. Wielofunkcyjna kierownica z wszelkimi udogodnieniami, z obsługą głosową. Lusterko wsteczne, przyciemniane automatycznie, zrobione w postaci takiego kawałka szkła. Nie ma tutaj żadnej ramki. Bardzo dobrze to wygląda. System SOS, czyli połączenie z numerem 112, połączenie z serwisem Volvo i fajne diodowe podświetlenie kabiny. Bardzo dobrze to wszystko jest zrobione. Wyświetlacz przyrządów Volvo jest zrobiony w formie cieku krystalicznego wyświetlacza. Na szczęście nie jest to przekombinowane. Pozostawiono tradycyjny prędkościomierz, pozostawiono tradycyjny obrotomierz i co ciekawe, jest tutaj pozostawiona charakterystyczna czcionka Volvo. Ta czcionka nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat i ci, którzy lubią Volvo, ci, którzy lubią tą markę, to na pewno będą z tego zadowoleni. Ten wyświetlacz jest w części konfigurowalny. Możemy sobie zmieniać zawartość tego środkowego ekranu. Ja tutaj włączyłem w tej chwili nawigację, więc mamy wyświetlony fragment mapy. Myślę, że bardzo dobrze to działa, bardzo dobrze to będzie się obsługiwać w czasie jazdy, bo możemy tutaj obserwować nawigację, a tutaj możemy sobie na tym środkowym ekranie w desce rozdzielczej pokazać coś innego. Kierownica, tak jak powiedziałem, bardzo wygodna, nie za duża, nie za mała, myślę, że w sam raz. Bardzo dobrze działające wspomaganie kierownicy, fajne, wygodne przyciski wielofunkcyjne do obsługi tempomatu, do obsługi mediów, komputera pokładowego, obsługi głosowej. Wszystko działa bardzo dobrze jest to wykonane, a więc pierwsza klasa. Mamy też odmrażanie, automatyczne odmrażanie tylnej szyby. Znowu przy jakiejś wartości temperaturowej nasza tylna szyba będzie się podgrzewała automatycznie. Z fajnych rzeczy mamy też regulację ogrzewania postojowego, czyli możemy sobie ustawić jakiś kalendarz. Przygotowanie, sprawdźmy sobie to, jak to działa. Możemy sobie ustawić jakiś kalendarz. Tutaj chyba mamy tak. Kalendarz, ustawić o której godzinie ma się to włączyć, o której ma się to wyłączyć. Mamy do dyspozycji cały tydzień i znowu rano po wejściu do samochodu będziemy mieli w aucie ciepło. Także bardzo dobre wyposażenie skandynawskie naszego Volvo. Mamy też szereg aplikacji przydatnych w czasie jazdy. Mamy aplikacje muzyczne, Spotify, mamy połączenie oczywiście Bluetooth, iPod, USB. Mamy też aplikacje jakieś pogodowe, aplikacje jakieś do parkowania, jakieś aplikacje informacyjne. Zobaczmy sobie na wyniki kierowcy, jak nasze Volvo jest ekonomiczne. Proszę spojrzeć, 6,1 litra na 100 km na dystansie 26 403 km. Także bardzo niskie spalanie. Duży, ciężki samochód, prawie 5 metrów długości. Spalanie 6 litrów to jest wynik małego jakiegoś miejskiego samochodu. Bardzo dobrze działający ekran. Dosłownie wystarczy go musnąć i ten ekranik sobie przesuwamy. Tu mamy trzy jakby ekrany. Tym przyciskiem środkowym wchodzimy w ten ekran podstawowy. Tutaj podzielony jest na cztery pola. Możemy widzieć nawigację, możemy widzieć radio, telefon, komputer pokładowy. W prawo mamy te aplikacje, o których mówiłem, a w lewo mamy ekran systemu wspomagania jazdy. Mamy tutaj adaptacyjny tempomat z systemem Pilot Assist, czyli takiej półautonomicznej jazdy. Mamy system wyświetlania znaków, mamy system utrzymania w pasie ruchu, mamy system unikania kolizji i mamy też system automatycznego stosowania się do ograniczeń prędkości. Także
Bardzo dobrze to działa. Proszę zobaczyć, jak fajnie mamy pokazaną nawigację. Bardzo duży ekran. Możemy sobie to ręcznie przybliżać, tak jak tablecik, czy tak jak wyświetlacz w smartfonie. I działa to rzeczywiście, nie trzeba tym przyciskiem tutaj celować, nie trzeba wciskać tego ekranu. Działa to wyśmienicie. Ponoć Volvo zrobiło to tak, że oprócz tego, że wyświetlacz działa na dotyk, to tutaj w ramce tego wyświetlacza są jakieś czujniki, które wyłapują nasze gesty i to wszystko w połączeniu z dotykiem powoduje, że ten wyświetlacz działa tak responsywnie. Jest to jeden z lepszych wyświetlaczy w swojej klasie. To cóż, zapraszam na krótką jazdę próbną. Zobaczymy, jak nasze Volvo jeździ i opowiem Państwu też o przydatnych funkcjach w czasie jazdy. Więc zapinamy pasy i jedziemy. Bardzo wygodna pozycja za kierownicą. Jedziemy 115 na godzinę. W samochodzie jest bardzo cicho. Dla mnie bomba. Włączmy sobie adaptacyjny tempomat z funkcją Pilot Assist. Włączamy. Proszę spojrzeć, pokażmy to na wyświetlaczu. Ustawiamy sobie prędkość. Ustawiłem 120 na godzinę. Świeci się zielona kierownica, czyli samochód rozpoznał linię na jezdni i może sam jechać. A więc puszczam kierownicę, 120 na godzinę i samochód jedzie sam. Nogi również, może pójdę do tyłu w ogóle. Samochód jedzie sam. Proszę, pokażmy to. Po chwili Volvo prosi, żebyśmy przejęli kierowanie, czyli ja dotknę tą kierownicę tylko tak, żeby on wyczuł, że ja tutaj jestem i Volvo jedzie samo. Miałem okazję podróżować samochodami z tego typu systemami różnych marek i powiem szczerze, że Volvo działa to chyba najlepiej. Volvo ma bardzo długie doświadczenie z tymi wszystkimi systemami wsparcia kierowcy, z aktywnym tempomatem, z tymi systemami unikania kolizji. Samochody już w połowie lat 2000 miały początki takich systemów, miały systemy City Safe, więc Volvo wie, jak to zrobić. Dlaczego działa to według mnie najlepiej? Ponieważ to działa bardzo tak w tle. Ten system nie jest narzucający się, nie wyrywa nam kierownicy z ręki, działa tak bardzo subiektywnie i lubię korzystać z tych systemów. Jak Tobie się podoba, Mikołaj? Jazda tym Jak dla mnie samochodem? jest to bardzo ładne auto i wygodne, szczególnie dla osób siedzących z tyłu. Mnóstwo miejsca z tyłu, można tym samochodem podróżować, można tym samochodem pojechać na wakacje. Wszyscy się zmieszczą, wszyscy znajdą dla siebie odpowiednią pozycję, czy z przodu, czy z tyłu, do wygodnego podróżowania. Do tego cicho w kabinie, no i średnie zużycie 6,1, także to czegoż szukać więcej. A jak jeszcze zapytacie pewnie Państwo, jak sobie ten silnik radzi z tym dosyć dużym nadwoziem? 150 koni, ktoś powie, że nie za wiele. Może i tak, ale tu jest 8 biegów, a więc samochód żongluje tymi biegami i nadrabia tą średnią moc. Zobaczcie Państwo, jak on przyspiesza. Myślę, że do takiej codziennej eksploatacji, do jakichś wyjazdów na wakacje, do podróżowania po autostradach w zupełności ten silnik wystarczy. Jedziemy 130, samochód żwawo się rozpędza. No i przede wszystkim bardzo mało pali, więc tutaj nie ma jakichś idealnych rozwiązań. Albo jest większa moc i to spalanie będzie większe, albo mamy taką moc jak tutaj, czyli 150 koni i spalanie jak w małym samochodzie. Zawróćmy sobie, wracamy powoli do domu. Słońce zachodzi, ale mógłbym tym Volvem pojechać gdzieś dalej, bo naprawdę się nim jedzie bardzo wygodnie. Świetnie działa wspomaganie kierownicy na postoju. Na postoju ono działa, mam wrażenie, trochę mocniej. W czasie jazdy po drodze takiej szybkiej, tak jak tutaj, to wspomaganie wspomaga trochę mniej i mam poczucie, że kieruję tym samochodem. 120. Na ósmym biegu mamy 2300 obrotów.
Ta skrzynia tutaj robi robotę. 8 biegów, więc w każdym momencie ten samochód znajdzie odpowiednie przełożenie do danej prędkości obrotowej silnika. No i dlatego te 150 koni wystarcza do napędzania tego dużego samochodu. Bardzo przyjemnie minęła nam ta krótka podróż testowa. Mógłbym tym samochodem pojechać gdzieś dalej. Myślę, że Volvo, jak nikt inny, potrafi robić świetne samochody kombi, duże, wygodne, bezpieczne, tak jak widzimy po średnim zużyciu paliwa, bardzo ekonomiczne samochody. Polecam serdecznie do zakupu. Wakacje jeszcze trwają, a więc można takim samochodem jeszcze odbyć jakąś wakacyjną podróż. Dziękuję za komentarze, dziękuję za subskrypcję, za udostępnienia, dziękuję za uwagę. Miłego oglądania Państwu życzę i do zobaczenia w kolejnych filmach, w kolejnych testach naszych prawdziwych samochodów. Dodam tylko, że nasz samochód jest do nabycia. Pod filmem znajdziecie Państwo opis do tego pojazdu, znajdziecie Państwo też link do oferty sprzedażowej, do naszej strony internetowej prawdziwesamochody.pl, gdzie znajdziecie Państwo ponad setkę zdjęć tego samochodu i więcej informacji odnośnie wyposażenia i jakichś innych danych technicznych. Także zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Do widzenia.